Międzynarodowy konkurs Fashion Designer Awards organizowany jest od grudnia 2008 roku. To inicjatywa, która wspiera młodych i utalentowanych ludzi. Honorowym przewodniczącym czwartej edycji jury został Roberto Musso. Oprócz niego jurorami są m.in. Kasia Zielińska, Małgorzata Socha, Mikołaj Komar, Natalia Kukulska oraz Maciej Zień. W tym roku inspiracją do projektów są lata 60. i 70. i te pierwsze są bliższe Mikołajowi Komarowi. Ja lubię bardzo proste, minimalistyczne formy, ale z jakąś niedoskonałością w cudzysłowie, czyli z nieregularnością, z asymetrią, z jakimiś takimi naprawdę fajnymi, niekoniecznie widocznymi na pierwszy rzut oka dodatkami. Liczy się głównie jakość, no i na kolory. No, bardzo przywiązane do różnych kolorów, więc dla mnie kolor też jest ważny. Oczywiście nie przy ocenianiu, ale przy ubieraniu się. Pod pseudonimem Boho Boko ukrywają się dwaj zdolni projektanci. Michał Gilbert-Lach i Kamil Owczarek. Może jesteśmy młodzi starzem jako marka, natomiast nasze doświadczenie jest dosyć długie. I miło tak spojrzeć na coś zupełnie nowego, co się pojawia w modzie. Także będziemy mieć podgląd na, podejrzewam, kilkaset zgłoszeń. Pamiętam, że niedawno, jeszcze parę lat temu, sam próbowałem swoich sił w konkursach, więc... A teraz występujemy trochę z drugiej strony. Zobaczymy, jest to dla nas jakaś nowa przygoda. Może rzecz, która też coś nas zainspiruje, czegoś nauczy. Beata Sadowska to ikona stylu i znawczyni wszystkich trendów. Zdecydowanie wie, czego będzie szukać wśród nadesłanych projektów. Będę szukała czegoś świeżego, czegoś odkrywczego, czegoś, co mnie zaskoczy, czegoś, co mnie zachwyci, czegoś, co sprawi, że zawieszę oko i nie będę chciała odejść. I chociaż mówi się, że w modzie wszystko już było, to ja wierzę, że można znaleźć jeszcze takie rejony nieodkryte. Ja hołduję zasadzie, że mniej znaczy więcej, że moda nie musi być przeładowana, że w prostocie i minimalizmie siła. Ubiegłoroczną laureatką konkursu została Małgorzata Skorupa, której wygrana pomogła rozwinąć skrzydła. Pierwsza nagroda pieniężna, tak? 10 tysięcy. Wyjazd do Paryża z Citroenem. Potem staż u Riccardo Preto, dosłownie kilka dni po Paryżu. I dodatkowa nagroda staż w Levi Straussie. W Soho Factory 28 maja odbędzie się finałowa gala Fashion Designer Awards, na której będziemy mogli zobaczyć nową kolekcję Małgorzaty Skorupy, a także poznamy kolejnego zdolnego projektanta mody.